Panie burmistrzu, proszę wytłumaczyć mieszkańcom naszego powiatu, czego dotyczy dzisiejszy konflikt dotyczący dowozu dzieci do szkół. Konflikt czy protest mieszkańców dotyczy autobusów, które dowoziły dzieci do szkoły numer 4, bo to głównie o tę szkołę chodzi, a które zostały przez nas wycofane w roku bieżącym. Jak pan ocenia dzisiejszą argumentację opozycji i rodziców? To znaczy, ja jestem w stanie rozmawiać, dyskutować z rodzicami, natomiast ten problem zaczął być trochę też nadmuchiwany przez niektóre osoby. Ja zdaję sobie sprawę, że problem dotyczy jakiejś garstki ludzi, może kilkunastu osób, które tą odległość do szkoły mają największą, natomiast no, inni po prostu jakby idąc trochę za ciosem, dopisują się do tego protestu i stąd ten problem się nawarstwia. A uważam, że naprawdę poprzez różne rozwiązania, które gmina wprowadziła, my w dużym stopniu już ten problem rozwiązaliśmy. Jakie to rozwiązania? Przede wszystkim chodzi o poprawę bezpieczeństwa tych dzieci, które muszą do szkoły numer 4, czy też do szkoły numer 7 dotrzeć. Ja przypomnę kawałek historii. W momencie, kiedy były likwidowane szkoły, chodziło o pewne zamortyzowanie problemu dla dzieci klas 4-6, które to właśnie zamiast do szkół wtedy, no, do szkoły numer 5 i do szkoły numer 1, musiały zmienić trasę do szkoły numer 4 i szkoły numer 7. Chodziło o tą wąską grupę dzieci z klas 4-6. Po 3 latach te dzieci wyszły z tych szkół, więc tak naprawdę no, myślę, że czas, aby jednak zatrzeć już te różnice między nazewnictwem szkół. Nie ma już szkoły numer 5, nie ma już szkoły numer 1. W tej chwili mamy fajną atmosferę, fajne dzieci w szkole numer 4 i w szkole numer 7 i uważam, że nie ma co tutaj jakby cały czas w pewnym sensie robić różnic i dzielić i nazywać to jako uczniów z byłej szkoły, a jako uczniów ze szkoły obecnej. Czy wypowiedź pani poseł dzisiaj na sesji uważa pan za kampanię wyborczą, czy słuszną argumentację? Czy, powiem, nie dziwię się, że politycy przy tej sytuacji również chcą coś pewnie ugrać. Powiem tak, zawsze takie sprawy społeczne, czy nazwijmy to konflikty społeczne, one wywołują emocje. Nawet media, które dzisiaj się zjawiły w dosyć szerokim składzie, to powodują. Zawsze jest to taki materiał, gdzie można jakiś, nazwijmy to, mały skandal nagrać, czy mały skandal wywołać. Natomiast wydaje mi się, że naprawdę ten problem w dużej mierze jest rozwiązany, bo tutaj była mowa o tym, co gmina zrobiła. W trakcie tych 3 lat gmina poprawiła bezpieczeństwo zarówno na drodze, która została zmodernizowana, zarówno na chodnikach, które zostały zmodernizowane, przejścia dla pieszych, które stają się tak zwanymi przejściami bezpiecznymi. Odległość chociażby między placem kościelnym a szkołą numer 4 to jest tylko kilometr, a mamy tam 6 przejść dla pieszych. Dodatkowo zmodernizowaliśmy zatokę przed samą szkołą numer 4, gdzie już teraz osoba dowożąca dzieci do szkoły, na przykład swoim własnym samochodem, bezpiecznie może je wyprowadzić i bezpiecznie do tej szkoły dostarczyć. Czy po dzisiejszej sesji temat dowozu dzieci wygaśnie samoczynnie, czy będzie dalej ciągnięty według pana? Ja myślę, że nastroje będą pewnie trochę opadać, znaczy nastroje, emocje będą opadać. My jeszcze nie mówiłem o tym, ale też dopasowaliśmy autobusy komunikacji miejskiej. Zostały przesunięte autobusy kursu dwójki, żeby autobus ten przyjeżdżał do szkoły kilka minut przed godziną 8. Tak naprawdę w tej chwili są 2 kursy dwójki, które dzieci mogą bezpiecznie dowieźć. I tak jak mówię, nie ma tam zbytniego tłoku, ponieważ są to, można powiedzieć, autobusy, z których korzystają tylko i wyłącznie właśnie te dzieci, które chcą do tej szkoły dojechać. Ale ja jestem jak najbardziej otwarty na rozmowy. Zaznaczę jeszcze, że dowozy dzieci niepełnosprawnych, bo o tym akurat na sesji nie powiedziałem, dowozy dzieci niepełnosprawnych w dalszym stopniu są kontynuowane. Mamy tego busa, który te dzieci dowozi i to jest w zasadzie nasz obowiązek i z tego obowiązku się nie wycofujemy.